Krok za krokiem powstają kolejne odcinki wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kierowcy już od miesiąca mogą korzystać z tak zwanego odcinka południowego o długości 2,5 km, który połączył ulicę Grota Roweckiego z rondem w Żernikach Wrocławskich i ulicą Buforową oraz tak zwanego północnego odcinka Łany Długołęka o długości 10 km. Obaj odcinki zostały oddane do użytku w grudniu zeszłego roku. Po wybudowaniu wszystkich odcinków wschodnia obwodnica Wrocławia będzie miała 30 km długości, co w znacznym stopniu powinno ułatwić kierowcom poruszanie się wzdłuż południowej i wschodniej granicy Wrocławia oraz pozwoli odciążyć centrum miasta. Odcinek od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Buforowej w zasadzie wykonawca wykonał w ciągu 12 miesięcy. Był to kontrakt w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa została podpisana w maju 2019 roku, natomiast termin oddania to był listopad 2022 roku. Natomiast jeżeli chodzi o drugi odcinek, roboty rozpoczęły się w czerwcu 2020 roku, a zakończyły się w grudniu 2022 roku. Odcinek od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Buforowej kosztował ponad 35 milionów złotych. W ramach tego zadania powstała szeroka, nowoczesna droga o szerokości 8 metrów. Oprócz tego powstały dwa ronda turbinowe oraz elementy bezpieczeństwa drogowego, czyli oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawcą tego zadania była firma Budimex. Drugi odcinek Łany Długołęka kosztował ponad 170 milionów złotych i został wybudowany przez firmę Kobylarnia. Ten odcinek umożliwia skomunikowanie Wrocławia z wylotem w kierunku Warszawa. W ramach tego zadania wybudowaliśmy 7 obiektów inżynierskich, w tym 2 wiadukty nad liniami kolejowymi, 3 mosty oraz pozostałe wiadukty drogowe. Wykonaliśmy również 6 skrzyżowań, w tym 2 ronda. W ramach tej inwestycji również wykonaliśmy przebudowę istniejących sieci, kolizji, wykonaliśmy ciągi pieszo-rowerowe oraz zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych. Inwestycja ta jest nadzorowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu i jest jedną z największych inwestycji drogowych, która jest realizowana z ramienia samorządu województwa dolnośląskiego, jak również największą inwestycją drogową, która jest realizowana na terenie Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Pozostał nam do wykonania jeszcze ostatni odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia. Jest to odcinek od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Karkonoskiej przez miejscowość Wysoką. W tej chwili jesteśmy na etapie prac przygotowawczych. Dokumentacja jest złożona, czeka u wojewody na ZRID, tak zwany ZRID. W momencie, kiedy wojewoda go podpisze, około 18 miesięcy łącznie wszystkich prac związanych i zamkniemy do ulicy Karkonoskiej na wschodnią obwodnicę Wrocławia i Wrocław będzie otoczony obwodnicą autostradową z zachodniej strony i wschodnia obwodnica Wrocławia o mniejszych parametrach, ale wtedy zamkniemy ringiem cały Wrocław. Po uzyskaniu decyzji od wojewody na rozpoczęcie inwestycji drogowej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu będzie mogła ogłosić przetarg na wykonawcę. Ostatni odcinek, który będzie przebiegać przez miejscowość Wysoka, będzie liczył ponad 5 km i ma powstać do końca 2024 roku. Echo 204, Nina Iwtyszyn.